Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem przedstawię wam 10 zaskakujących ciekawostek o Lanie Walkerze. Eternal silence of the sea. Nazywa się Alan Olaf Walker. Urodził się 24 sierpnia 1997 roku w Northampton, Wielkiej Brytanii. Gdy miał 2 lata, wraz z rodziną przeprowadził się do Bergen w Norwegii, gdzie mieszka do dziś. Ma starszą siostrę Camille i młodszego brata Andersa. Czekając na samolot, postanowił umilić sobie czas. Usiadł na walizce i zaczął jechać po niej po lotniskowym korytarzu. W pewnym momencie się wywrócił i uszkodził sobie kolano. Alan Walker w wolnym czasie gra na konsoli. W ostatnim czasie grał w Fortnite'a. Alan Walker swój pierwszy występ w naszym kraju dał w 2016 roku, podczas SK Music Awards. Alan Walker miał zostać grafikiem komputerowym i programistą. Fascynacja tymi dziedzinami okazała się nietrwała, bo jako 14-latek zaczął bawić się muzyką. Ma na koncie ponad 15 miliardów odtworzeń swoich piosenek i klipów w internecie. Największy sukces osiągnął hitem Faded, gdzie znalazł się na pierwszym miejscu w wielu krajach w Europie. Pokrył się również platyną w Niemczech, Włoszech, m.in. w Australii. W tym odcinku to już wszystko. Jeśli spodobał ci się ten film, pamiętaj, aby zostawić ślad po sobie w postaci łapki w górę, komentarza i suba z dzwoneczkiem. Cześć!